Sponsorem relacji jest przedsiębiorstwo przewozowo-handlowe Libropol, spółka jawna z Siedlisk. Za rok obiecaliśmy, że będzie nas trzech. Tomek był sam na pierwszej edycji, na drugiej jestem ja, więc już jest poziom wyżej. Zobaczymy, czy bliźniacy przyjadą we dwóch, czy... Będziemy się starać. I cieszymy się, że te wspomnienia wracają. Dzisiaj po raz pierwszy miałem okazję obejrzeć swoją studniówkę, bo 17 lat temu. Jest naprawdę taka podróż sentymentalna do tych czasów. Młodości, do czasów, gdzie uczyłem się z moimi kolegami i też dzisiaj mogę w takiej fajnej atmosferze porozmawiać z naszymi nauczycielami, nauczycielkami, którzy też wspominają fajne momenty udzielania się mojego tutaj w życiu szkoły. Dlatego bardzo, bardzo jest mi miło. Drugi powiatowy konkurs za nami. Bracia Szczepanikowie przyjechali tak, jak obiecywali. Powodem jest głównie to, że Tomek, lider zespołu, jest naszym absolwentem. Zawsze miło wspomina naukę w tej szkole i chętnie tutaj wraca. I również, tak jak obiecał, na drugiej edycji konkursu zjawił się dzisiaj z bratem Maciejem i obydwaj tutaj brali udział w tym bardzo ważnym dla nas przedsięwzięciu. Jest to dla nas tym bardziej ważne i miłe, że konkurs odbywa się w okresie rekrutacyjnym. Młodzież z gimnazjów, która brała dzisiaj licznie udział tutaj w tym spotkaniu, miała okazję zobaczyć, jak nasza szkoła funkcjonuje i jak tutaj życie wygląda nie na lekcjach, a w takich innych towarzyszących imprezach, których w tej szkole odbywa się więcej. A ta jest taką sztandarową i na nią właśnie tutaj skupiliśmy się szczególnie. I obecność zespołu Pectus była pewnym uświetnieniem tego właśnie wydarzenia. Jedna historia, tysiące uli. Come on.
dla wszystkich fanów Bobowej 24 od braci Szczepanik. Maćka, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.